Witam Was bardzo serdecznie w niedzielę 1 sierpnia. A Słowo Boże, które chciałbym Wam dzisiaj przeczytać, to Słowo Boże z 5 Księgi Mojżeszowej. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Oraz miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Kochani, dzisiaj przeżywamy bardzo szczególny moment, bardzo szczególną chwilę w historii naszego narodu. Nie trzeba chyba Wam szerzej tego tłumaczyć czy wyjaśniać. Doskonale wiemy, że obchodzimy dzisiaj kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszym kalendarzu jest to chyba jedna z najważniejszych i najistotniejszych dat. Jeden z najważniejszych dni pamięci dla całego naszego narodu. Jako ciekawostkę, ponieważ wiecie, że ci, którzy oglądają akurat moje nagrania, wiedzą, że staram się bardzo często wiele takich mazurskich ciekawostek przemycać w moich filmach. Dlatego też jako ciekawostkę chciałbym Wam powiedzieć również, że to właśnie tutaj, u nas na Mazurach, w Dąbrównie, mieści się najstarszy pomnik, najstarsza kapliczka poświęcona pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego, która powstała już w 1946 roku, w drugą rocznicę wybuchu Powstania i została ona postawiona dzięki staraniom ówczesnego wójta gminy Dąbrówno. To jest najstarszy pomnik na ziemiach polskich upamiętniający właśnie to Powstanie Warszawskie. Wiemy dobrze z historii, bo po tylu latach przecież historycy bardzo dokładnie zbadali i sprawdzili całą historię tego zbrojnego zrywu i wiemy dzisiaj, że tak naprawdę powstańcy nie mieli wielkich szans na zwycięstwo. Tak naprawdę ta decyzja o wybuchu powstania była praktycznie aktem samobójczym. Powstańcy nie dysponowali odpowiednim zapleczem, by móc mierzyć się z dobrze zorganizowaną armią niemiecką. Ale jednocześnie należy to bardzo mocno podkreślić, że w żaden sposób nie wolno nam deprecjonować czy też pomniejszać tego dzieła, które ci najczęściej młodzi ludzie dokonali. Dlatego, że oni poświęcili swoje życie właśnie z miłości. Przynajmniej tak ja sobie to tłumaczę, tak ja sobie to wyobrażam. Poświęcili swoje młode życie z miłości do ojczyzny. To był akt największej właśnie miłości, który oni światu złożyli. Miłości do ojczyzny, którą ja rozumiem przede wszystkim jako miłość do swoich najbliższych, do swoich rodzin, do ludzi, których kochali, których chcieli ochronić, ale także miłości i poszanowania wartości, których bronili. Oni nie bali się stanąć naprzeciwko złu, żeby bronić wszystkiego tego, co było dla nich ważne, cenne, istotne. I z tego chociażby powodu należy im się najwyższy szacunek i najgłębsza cześć. I ta historia Powstania Warszawskiego pokazuje nam też dzisiaj, jak niesamowita i wielka potrafi być miłość i oddanie człowieka. Człowiek, który kocha, jest w stanie zrobić wszystko. Jest w stanie przenosić prawie że góry, jest w stanie oddać swoje życie właśnie z miłości. Ale jak niesamowicie większa, jeszcze bardziej niesamowita musi być ta miłość, którą ofiarowuje, którą okazuje nam Chrystus. Miłość, którą otrzymaliśmy, którą zostaliśmy obdarzeni na długo przed tym, zanim jeszcze się tak naprawdę na świecie pojawiliśmy, zanim staliśmy się jej świadomi. Miłość, którą Chrystus okazał nam w swojej krzyżowej ofierze, kiedy poświęcił swoje życie, oddał je za nas, byśmy my
mogli żyć. To jest niesamowita miłość. Niebywale większa i piękniejsza niż nawet najgłębsza miłość, jaką jest w stanie wyrazić człowiek. I dlatego to, co my możemy zrobić, to przede wszystkim właśnie to, co słyszymy dzisiaj z kart Starego Testamentu. Możemy kochać naszego Boga za to, jaki jest wielki, niesamowity, jak wiele dla każdego z nas zrobił. Ale możemy też zrobić to, do czego motywuje nas Chrystus w swoim najwyższym przykazaniu miłości. Nie tylko kochać Boga, choć to oczywiście jest najważniejsze, ale także tę miłość, którą zostaliśmy obdarzeni, przekazywać i obdarzać nią drugiego człowieka. To jest nasze ogromne zadanie, byśmy tę miłością się dzielili. Bo jeśli będziemy na zło odpowiadać miłością, wtedy być może nigdy więcej nie dojdzie do tak strasznych wydarzeń, jak te, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Bądźmy wiernymi sługami miłości. Dzielmy się tą miłością i budujmy tę miłość w świecie. Niech ona zniszczy i usunie wszelką nienawiść, wszelkie zło i każdą niegodziwość, która między ludźmi jest. Niech triumfuje dobro, niech triumfuje miłość, a młodzi ludzie niech właśnie z tej miłości się cieszą, a nie muszą za nią oddawać nigdy więcej swojego życia. Podziękujmy dziś w naszych modlitwach tym wszystkim, którzy poświęcili dla nas swoje życie, stając w obronie naszej ojczyzny. I prośmy Pana Boga, by On dał nam siłę i moc, byśmy w tej służbie miłości każdego dnia wytrwali. Do zobaczenia.